Wodnikowe wzgórze, Richard Adams. Upłynęła chyba godzina od wzejścia księżyca i daleko było jeszcze do północy, gdy Leszczynek i Piątek znów wyszli ze swej nory za zasłoną jeżyn i jęli cicho posuwać się pod nierowu. Towarzyszył im trzeci królik, Chlao, czyli Tołek, przyjaciel Piątka. On też był mały, inaczej nieśmiały, to też Leszczynek i Piątek spędzili większą część ostatniego wieczora w królikarni, namawiając go, by się do nich przyłączył. Dołek zgodził się nie bez wahania. Wciąż bał się bardzo tego, co mogłoby się zdarzyć po opuszczeniu królikarni. I postanowił, że najbezpieczniej będzie trzymać się blisko Leszczynka i robić dokładnie to, co ten poleci. Im prędzej się wyniesiemy, tym lepiej, powiedział. Coś mi się nie podoba. Kiedy przekonałem jastrzębca, żeby przyłączył się do nas i zacząłem rozmawiać z kilkoma innymi, okazało się, że kopytnik podążył za mną korytarzem. Chcę wiedzieć, co knujesz, powiedział. Chyba mi nie uwierzył, że staram się tylko dowiedzieć, czy jakieś króliki nie chcą opuścić królikarni. Doskonale cię rozumiem, rzekł Leszczynek. Znając kopytnika, dziwię się, że nie pobił cię najpierw, a dopiero potem nie zaczął wypytywać. Mimo to poczekajmy jeszcze trochę. Ostrężnik powinien się tu zaraz zjawić. Jest chyba niecierpliwy, pomyślał Leszczynek, albo też przegrał kiedyś walkę o króliczkę i bardzo się tym przejął. No, ale mając jego i Czubaka, nie musimy zbytnio obawiać się ewentualnej walki. Chwilę potem Czubak znalazł się w rowie. Za nim podążał muskularny, energiczny królik, mający już ponad rok. Cała królikarnia znała się bardzo dobrze. Z widzenia, bo futro miał całkowicie szare, z kilkoma białawymi plamami, odbijającymi światło księżyca. Kiedy usiadł, drapiąc się w milczeniu, był to srebrny bratanek jarząba. Pierwszy miesiąc służył w Austrii.